A witam wszystkich 1 marca, a bliżej wiosny już. I dzięki za prawie 5000 subskrypcji, ale pewnie po tym filmie i tak tyle wskoczy. Oczywiście to jest dzięki łapkom i tym, ale wiecie, ja nie lubię namawiać. Wiecie dobrze o tym. Mniejsza o to. Przegląd badylowatych. Tasiorki. Kurde. Dobra, nie wezmę już aparatu. Miałem zrobić 2 kamer. Wezmę aparat. Zaraz wrócę. Dojszła, także będą ujęcia z 2 kamer. Zresztą zobaczycie, co tu się dzieje. Zrobimy takie obejście. Może wskoczymy na chwilę do piwnicy. Bo tutaj, co tu się dzieje? Ja tutaj kolokazję już wszystko posadziłem. Jak widzieliście w poprzednich filmach. A tu co zostało? To. Rugmansje. Żyją. Cały czas jest spoko. Tam jeszcze jedna kolokazja. Nie, alokazja Kaliodora została. O, tam w rogu stoi. Ale jeden kikut wylazł przez zimę, jest spoko. Co u banana museli? Za niedługo zacznę go dzielić. Tutaj jest dużo małych. Tutaj jest córcia. Powiem wam tak, jak takie coś jest, to jest super stan po zimie. Liście jest kolejne, zdrowiutki. No i tu też są drościki, trzeba będzie to pooddzielać. Ogólnie trochę jubzyl. O. Kaktusy i tam też jest ta wariegata. To jest ta rugmansja, a tutaj widzę, już sobie ładnie rosną liście na nowo. Hortensja jakaś tam. Dobra, staleriak, idź tu do swoich roślin. Tylko teraz tak, jak tu wejść? Wiecie, jak pizi na dworze? No nie przez to, że teraz jest godzina 10:33 była, to jest 22 stopnie, a jak wlazłem tam, bo tam jest kamera, tam u góry, to tam jest, kurde, 30 parę stopni. Wentylator chodzi cały czas praktycznie już. Znaczy, no teraz to go wyłączę. Na tą chwilę, żeby nie szumiało. Bo tu nie idzie potem usiedzieć, nie? I okienko tam u góry, już jest zwietrzenie, no to już jest marzec. Także jak macie szklarnię, to trzeba już działać, bo już jest coraz cieplej. Także tak to wygląda. Potem papaje sprawdzimy jeszcze. Może latać obraz oczywiście. Ta kamera ma stabilizację, ale nie do końca taką dobrą. Ale ma. Zawsze coś. Idziemy. Patrzcie. Kolokazjaczki. O, to jest kolokazja. Od dołu. Liścior. Jaki długi. Znaczy łodyga na bank się trochę wyciągnęła. Ale wygląda jakoś. Wejtekohol dalej nie startuje. Także może być lipa. Ale czekamy. Tutaj jest Musa Dayao, ten liścik tutaj. On pewnie zastąpi tutaj tego Grand Nine, chyba że wypuści w ciągu 2-3 miesięcy jeszcze jakieś odrosty. Tu mamy wróć. O, dziadówę, jak ona zaczekajcie, bo mnie tu się walnęło. No, czekajcie. Skierniewicka, ładnie wygląda, nie? Nie zimujcie w domu, bo liście zrzucają, przypominam. Tutaj skierniewicka nadal ma owoce. Zobacz ta. Kurde, tak z kijem długim to jest ciężko pokazać. Ale lepiej tak będzie. O, widzicie, jakie bombeczki wiszą? One już praktycznie wiszą. O kurde. Palewiak. Wody. Wody, jak są bardzo miękkie owoce u cytryny skierniewickiej. Lać wody. Zaraz poodpadają owocki. I lipa będzie. Nie będą takie dojrzałe, jak powinny być i soczyste. Tak. Dobrze sprawdziłem. Ale miękkie. Ale to jest kwestia 2 godzin. Jeszcze potem doleję wody i będzie luks. Patrzcie teraz tam, co się dzieje w tych bananach. No jest po prostu elegancko, no. Cały czas wszystko wielkie rośnie, aczkolwiek troszeczkę zwolniły, bo ja tego już tak nie podlewam. Może wjedziemy trochę jeszcze, bo tam nie byliście. Widzieliście, tu jest las Sikkimensis. O, same Sikkimensis tam stoją. I skubane tak liście porosły, że aż tu wystają. O, tam widać. A, Salewiaka, co to takie suchary pokazujesz? Zaraz zobaczycie, o, tu mordę widać moją. O. Listki, kurczę, ale będzie jazda na wiosnę z tym wysadzaniem. Naprawdę w tym roku będzie kozacko. Wielkie to wszystko. Byle jak, ale kwitnie. Velutina o tej porze roku, gdzie mi jeszcze nie kwitła nigdy na wiosnę.
To jeszcze 1 marzec. Co tu u góry się dzieje? Co się dzieje tu? Tu jest kamera. Nagrywasz jeszcze? Nagrywasz. To jest Burmans Blue, który zapomniany był w podlewaniu, ale u góry ma ładne, świeże listki, a zobaczcie, co się zrobiło na dole. Czyli co tu świadczy? Odporny papaja z nasion, z mojej własnej papai żyje, puszcza listki, trzeba podlać, bo jest słabo, widzę. Ojejku, jak tu jest gorąco, zaraz spadam. Porzeczka! A wsadziłem szybciej. Miałem takie 2 porzeczki czarne, jak się nie mylę. Tutaj papajeczka daje radę. A ta papajka zgubiła listek. Niedobrze. Może jej tam za ciepło. Ale myślę, że se poradzi. A jak nie, to mam takie o tutaj. Ta też jest dosyć na chodzie. No i ta palma madagaskarska świetnie przezimowała. Trzyma się elegancko. No i co? I plumeryjki. Wszystko gites. Ale nie, naprawdę trzeba będzie za jakieś 2 tygodnie znowu tamto okienko wywalić, bo trzeba złazić stąd. Jest po prostu masakra. Masakra, proszę ja was. Gorączkowa. O, tam mamy juanensis, też nie pokazywałem. Musa, juanensis. Te kije, znaczy pokazywałem, no są tylko kije. Nie wejdę tam, nawet nie poobcinam, ale żyją na bank, bo on jest naprawdę odpornym bananowcem. Ma ładne pnie, na pewno z braku wody tak cienko stoi, ale sobie poradzi. Tam inne dziady. No. To byłoby chyba na tyle. Jak macie pytania, to wiadomo, walcie pod filmem. Nie bójta się. I to jest majonez. A, i tutaj zobaczcie, jak się zrobiło też ciasno. Z tej strony przy ptakach. Przy ptasiorach też się zrobiło grubo. No. Od bananki, od Carly. Super. A zobaczcie tu, jak listek już od nich wyskoczył. Kurde, nie byłem tu przez 2-3 dni. Ja pierdzielę, no. Z takiego zgryzka, kurde. O, przyszły to były dotąd. I przez zimę sobie tu powolutku. O, jeszcze tu ładny. Koczkodany! Idziemy do moich koczkodanów jeszcze. Ja zwinę tylko kija. Zaraz będą wariować. Dobra. Tata, patrz, dla ciebie. Pewnie nie oglądasz, chociaż czasem oglądasz. Mam taką koleżankę, która ma kury w Elblągu nawet. To się nazywa hobby. A, nie boją się, trawa jest. Wczoraj urwałem taką sporą. Posprzątałem 2 dni temu. I co? Już burdel z deko jest na nowo. Papugi, za jakieś 2 tygodnie otwieram wam wyjście. Będzie film z wyjścia na dwór i tym dziadom małym, dwóm, koczkodanom moim, czyli przepiórkom chińskim, zrobię wyjście też na dwór. Nie bają się. Takie fajne dźwięki wydają. Żarcie dokopcowane, plus kupiłem jeszcze osobno, jak widać tam w środku są te, no, większa ilość słonecznika. I muszę do kolegi w końcu pojechać po ten domek dla nich. Tu dostawiłem im trochę trosin, tam nie wiem, co tam się dzieje w ogóle pod spodem. Piasku jeszcze trochę jest. A, już piszczą. Te to takie dzikusy. Piękne są te papugi, ale takie dzikusy, że... No niestety. Dobra. W sklepie film. Niedzielny, poranny. Życzę wam ciepełka. O, ta Marilo mnie tutaj się przewraca ze mną. Wiem, ciasno. Od Krzysztofa. Maureli zielony, już jedzie listek, będzie wszystko luks po tym przycięciu, trochę tutaj jak się chodzi, to jeszcze się przypadkiem trzepnie. Także żegnam się ja, czyli ja, tam też. Ciekawe, jak to wyjdzie z 2 kamer, ale ogarnę montaż. Po tym filmie coś wrzucę z aquaparku w Redzie, teraz tak fajnie nagrałem ze spinera tego, co ten taki słynny jest. Kurde, jest szadzior, 4 razy zjechaliśmy. Wrzucę jakieś filmy, na razie. No. Wiecie, o co chodzi, no cześć. Dobra, Stalewiak teraz musi iść po tamto. Ciekawe, kto ogląda te niewypały moje na końcu. No, statyw za śmieszne pieniądze. Chyba 89 zł, ale działa. Skubady ma już tyle lat, co ten aparat. Normalnie. No, nagrywasz mi gębę. Jak to jest, powiedzcie, gadać do siebie, nie? Weźcie sobie kamerę i gadajcie do siebie. Ciężki temat, naprawdę. Znaczy dla mnie to już po tylu latach to mógłby w telewizji pracować chyba. Nagrało się. Zobaczcie, jak to wygląda. O,
I dlatego ten film będzie, nie no, w 60 klatkach, dam radę. Bo ten, co aparat kręci teraz, to w klatkach 30 kręci. Ale to nic. Dobra. 3, 2, 1. Na razie, ho. Stój, bydlaku. Kurde. Nie wiem. Mi się na łeb nie spierdzieli. To ustawianie to jest kataklizm na początku. Co? Nie widzę nawet. Nie widzę, co będzie widzieć kamera, bo nie zajrzę z tamtej strony. A może. Co tu się dzieje? Dobra. Nagrywa się. Niby. Ale tu ciepło. Ale jazda, trzeba poddać znowu. To paje. O kurde. Nie tylko. Nie spadnie.